Podczas 3 dni festiwalu Wielki Ogień w Ostrowcu Świętokrzyskim mogliśmy oglądać 2 wyjątkowe wystawy fotografii. Cykl zdjęć pod tytułem Live zaprezentował ostrowiecki fotografik Wojciech Różalski. Krzysztof Dłutowski udostępnił zaś prywatne zbiory, w których pokazana jest historia zespołu Breakout z Mirą Kubasińską w roli głównej. Kiedy 2 lata temu pierwszy raz przyjechałem tutaj z Natalką Sikorą na koncert, zobaczyłem właśnie w parku wystawę, również poświęconą Mirze, i postanowiłem uzupełnić o swoje zbiory. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostało to zrealizowane. Jak Państwo widzą, zdjęcia już wiszą, powiększone, i bardzo się cieszę. Fotografie pochodzą z różnego okresu działalności grupy Breakout. U pierwszego klawiszowca zespołu przywołują wciąż wspomnienia. Każdy mój przyjazd tutaj do Ostrowca właśnie powoduje takie wspomnienia, taką nostalgię do tamtych czasów. To wszystko tak się nieprawdopodobnie zmieniło. No i cóż, szczęśliwy jestem, że kultywujecie tutaj pamięć o zespole, o Mirze. Muzyka jest ponadczasowa. Krzysztof Dłutowski w 13 i 14 edycji Wielkiego Ognia zasiadał w jury konkursu młodych wykonawców. Obecność artysty to nie tylko zaszczyt dla organizatorów festiwalu, ale przede wszystkim doskonała okazja do rozmów i zbierania doświadczenia dla tych, którzy dopiero zaczynają występy przed szeroką publicznością.